Witam Was serdecznie, z tej strony Maciek Szcześniewski, kanał 2 i 3 liga.pl. Zapraszam Was na specjalny odcinek na moim kanale. Dzisiaj przybliżymy szerszej publiczności kwestie związane z klubem trzecioligowym, grającym w trzeciej lidze grupie czwartej, a więc ŁKS-em Łagów. Moimi gośćmi są dzisiaj dyrektor sportowy ŁKS-u Łagów, pan Wojciech Śmiech. Witam serdecznie. I trener ŁKS-u Łagów, Ireneusz Pietrzykowski. Na początek zacznijmy sobie może od oceny tego sezonu, który wciąż trwa i jest tak naprawdę dopiero, zaczyna się wkręcać na obroty. Mamy 9 kolejek już rozegranych. ŁKS Łagów jest na trzecim miejscu, ma 18 punktów, gra bezkompromisowo, 6 zwycięstw, bez remisu, 3 porażki. Panowie, jak oceniacie początek tego sezonu i jakie były wcześniej przed tym sezonem oczekiwania? Czy te oczekiwania na ten moment są zaspokajane, czy jest to lekki niedosyt, a może jest to wynik mocno ponad stan? Półmetek rundy tak naprawdę, więc już pewnie jakieś pierwsze oceny można o nich mówić. Przed chwilą byliśmy w czwartej lidze, chwilę później utrzymaliśmy się w poprzednim sezonie. W tej chwili jest trzecie miejsce, więc no idziemy do przodu. Pewnie gdybyśmy rozmawiali po wygranym ostatnim meczu, ta ocena byłaby jeszcze lepsza, bo wtedy te 3 punkty byłyby więcej. Natomiast wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jakiś czas temu rozmawialiśmy z drużyną i tak naprawdę chcieliśmy grać każdy następny mecz i wygrywać. Tak? Nie opowiadamy sobie o jakichś celach, nie wiadomo jakich, żeby myśleć tu w tym momencie ligi, w którym jesteśmy, o jakichś dużych rzeczach. Wygrywajmy każdy następny mecz i myślę, że te duże cele mogą się pojawić. Natomiast no, też z pokorą podchodzimy do wszystkiego. Mamy w tej chwili 6 zwycięstw, 3 remisy, trzecie miejsce, więc na pewno jeśli ktoś by mi powiedział przed sezonem, że w tym momencie rundy będziemy mieć tyle punktów i na tym miejscu, pewnie wziąłbym to w ciemno. Dzisiaj, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest minimalny niedosyt, natomiast szanujemy to, co jest. Panie dyrektorze. Tak, no, z mojej strony na pewno cieszy historyczna wygrana z Krzeszowem w tym sezonie, bo jest to rzecz bardzo ważna dla kibiców i ogólnie dla całego klubu. Na pewno cieszy to, że wygraliśmy z Awią Świdnik, która w poprzednim sezonie na naszym boisku wygrała 4-1, na swoim boisku wygrała 5-1, więc tak naprawdę wynik 2-0 dla nas pokazuje też, w którym momencie jesteśmy i gdzieś tam jak sobie wyżej poprzeczkę postawiliśmy, ponieważ Awia tak naprawdę zostawiła trzon drużyny, plus jeszcze bardziej się wzmocniła, więc na pewno to jeśli chodzi o jakość drużyny, to jest to podobne jak poprzedni sezon, a tak naprawdę my po prostu możemy powiedzieć, że jesteśmy mocniejsi. Ja też za każdym razem powtarzam, że my budujemy wszystko moimi krokami, tak? To dzisiaj opowiadanie o jakichś wielkich celach, o jakichś tak naprawdę uważam w tym momencie jeszcze, może jeszcze nierealnych rzeczach, które za chwilę mogą stać się oczywiście realne, tak? Jest po prostu nie na miejscu, tak? Więc na dzień dzisiejszy chcemy wygrać każdy następny mecz. Znamy wartość tej drużyny, znamy wartość zawodników, którzy są z nami i tak naprawdę wiemy, że na dzień dzisiejszy w każdym meczu możemy powalczyć o pełną pulę. Oczywiście to jest tylko sport, to jest tylko piłka nożna. Jesteśmy w stanie wygrać Zawian Świdnik 2-0, potem przegraliśmy niestety na Podlasiu 1-0. Taka jest ta liga. Ta liga jest niesamowicie wyrównana. W tej lidze nie ma jednej drużyny, która na dzień dzisiejszy jest najbliżej spadku. Tutaj uważam, że to wszystko będzie się toczyło do samego końca. No, w tym momencie Awia Świdnik zajmuje 12 miejsce i ma 11 punktów tak naprawdę, więc można powiedzieć, że do 11 miejsca w tym momencie jest ścisk. 11 drużyn w tym momencie walczy o miejsca czołowe, o czołowe lokaty w tej lidze. No tak, to prawda. Akurat no, postawa Awii jest lekkim, to jest moja opinia oczywiście, troszeczkę rozczarowująca, biorąc pod uwagę ich kadrę. Natomiast tak jak tutaj pan mówi, no tutaj ta liga jest niesamowicie wyrównana i być może ŁKS Łagów, gdzieś tam nie wymieniany przed sezonem jako jeden z faworytów, może zostać takim gdzieś tam niezauważony przed sezonem, a może tutaj walczyć o najwyższe cele do samego końca. To też pokazuje właśnie, że jesteście w stanie wygrywać z każdym. A jeszcze chciałem zapytać
zapytać, panie dyrektorze, jaka jest strategia klubu, jeśli chodzi o obudowanie kadry, bo no też nie jest trudno zauważyć, że coraz to ciekawsi zawodnicy przychodzą do ŁKS Łagów. Też przed tym sezonem głośno było o transferze potencjalnym Marcina Robaka. To się ostatecznie nie powiodło. Może też pan zdradzić, jak blisko było tego ruchu. Natomiast no, ruchy takich zawodników jak Madej, jak Dani Jodar, Piruk, czy Ozimek, czy Urban, no to są zawodnicy, którzy na pewno dobrze rokują. Są to zawodnicy jedni młodsi, drudzy bardziej doświadczeni. Naprawdę, nie, że tak powiem, można powiedzieć tak, przypatrując się temu z boku, że jest w tym jakaś koncepcja, że to są zawodnicy nieprzypadkowi. Jak to wygląda, jaki jest klucz doboru tych zawodników do zespołu Łagowa, jeżeli by pan mógł to przedstawić szerzej? To ogólnie jakby zaczynając od historii klubu, poprzedni sezon był pierwszym w historii trzeciej ligi, więc tak naprawdę klub był anonimowy na rynku. W momencie, kiedy ja dzwoniłem, czy do danego zawodnika, czy do klubu z wyższej ligi, którym chcieliśmy zagrać sparring, za każdym razem musiałem się przedstawiać ŁKS Łagów, trzecia liga, grupa czwarta. Okej, sprawdzimy, oddzwonimy. Dzisiaj dzwoni ŁKS Łagów, już nawet nie muszę dopowiadać, że to trzecia liga, grupa czwarta, bo każdy ten ŁKS Łagów zna i to jest bardzo fajne. Tu też widzimy zmianę tak naprawdę rynku, że w tym momencie ludzie w całej Polsce ten klub rozpoznają i to na pewno jest coś dużego, co nam się udało przez te, można powiedzieć, już półtorej roku osiągnąć. To jest pierwsza kwestia. Oczywiście za tym, co powiedziałem, idzie w tym momencie też łatwość rozmów, tak? Bo pozycja negocjacyjna w tym momencie wzrasta, kiedy klub jest lepiej na rynku postrzegany. Uważam, że w tym momencie osiągnęliśmy tak fajną pozycję, że jesteśmy w stanie ściągać po prostu lepszych zawodników i chcemy w tym kierunku iść tak naprawdę, bo to wszystko bierze się z małych rzeczy. To też zawsze trener Pietrzykowski powtarza, w momencie, kiedy te wszystkie małe rzeczy są dobrze poukładane, to się wszystko składa na jakąś większą całość, która za chwilkę gdzieś tam czym możemy się pochwalić. To są takie rzeczy jak, nie wiem, jak dwudniowe wyjazdy, jak sprzęt, jak wszystko tak naprawdę przygotowane dla zawodników od A do Z, tak naprawdę fajny plan sparingów, tak, fajny okres przygotowawczy, dużo lepiej pojechać tak jak my i zagrać z Zagłębiem Sosnowiec, z Puszczą Niepołomice, z GKS-em Bełchatów, z Wieczystą Kraków, z Polonią Warszawa, niż tak naprawdę jeździć i rozgrywać te sparingi z czwartoligowcami, tak, więc tutaj można śmiało powiedzieć, że takie rzeczy budują coś większego i też dzięki temu my jesteśmy w stanie ściągać lepszych zawodników. To jest pierwsza kwestia. Na pewno też dużą rolę przy tych transferach też odgrywają tak naprawdę relacje ludzkie, tak? Bo my tak naprawdę jesteśmy otwarci na współpracę z każdym. Tak naprawdę uważam, że budujemy to wszystko w taki fajny sposób, że w momencie, kiedy robimy z kimś na rynku coś jedną rzecz razem, za chwilę ta osoba chce z nami robić drugą, trzecią rzecz, bo po prostu widzi, że jesteśmy profesjonalnymi osobami i podchodzimy do tego wszystkiego w sposób taki, jak należy, a danemu zawodnikowi krzywda się nie stanie, tylko po prostu go rozwiniemy. I też ŁKS Probudek Łagów może być fajnym miejscem, żeby tego zawodnika wypromować. No tutaj nie musimy daleko sięgać do przykładu. Kacper Rogoziński, który był u nas przez pół roku i po pół roku poszedł do Ekstraklasy, do Wisły Płock. W poprzednim sezonie zagrał dwa mecze, między innymi na Łazienkowskiej z Legią Warszawa, gdzie miał asystę, tak? Więc to jest coś, na pewno czym możemy się pochwalić, czym możemy zachęcić. Tak naprawdę to są rzeczy nienamacalne, które w momencie, kiedy je w fajny sposób obudujemy, w fajny sposób przedstawimy, znaczą więcej często niż finanse, ale aczkolwiek tutaj też jakby na pewno sytuacja stabilna, finansowa klubu jest też bardzo w tym wszystkim ważna. Tutaj na pewno dużo ukłony w stronę naszego prezesa, pana Marka Brudka, głównego sponsora kopalni Probudex, tak naprawdę gmina, miasto i gmina Łagów na czele z burmistrzem panem Pawłem Marwickim, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, to jest trójka sponsorów, tak naprawdę którym to zawdzięczamy, więc tutaj no, możemy tylko powiedzieć, że wokół ŁKS-u Probudek Łagów jest też fajny klimat lokalny, lokalna społeczność angażuje się w pomoc klubowi i to nas naprawdę bardzo, bardzo cieszy i też jesteśmy z tego tak naprawdę dumni, wszyscy w klubie. To jeszcze... Ja jeszcze dodam jasne. Tego, co Wojtek powiedział, że ta drużyna jest głodna. Takie dwa przykłady na szybko. Robiliśmy niedawno zdjęcie drużyny tam do mediów, najogólniej rzecz biorąc. No i prezes był również na tym zdjęciu. Tak w formie żartu ja tam przyspieszałem trochę, bo mówię, zróbmy to zdjęcie, bo chcemy trenować tak, żebyśmy już tam
zaczynało być dość późno, a prezes mówi, no panowie, ale jesteście na drugim miejscu, nie musicie trenować. Na co Adam Imiela mówi, ale ja chcę być na pierwszym. I to jest właśnie to takie podejście całej drużyny, chcemy wygrywać, tak? To taka też druga rzecz, graliśmy na Koronie Rzeszów i proszę sobie wyobrazić, że strzeliliśmy bramkę na 2-0, tam jest 20 chyba któraś minuta i ja widzę, że któryś zawodnik, już nie pamiętam, albo Imiela, albo Piruk, podbiega do piłki, która jest w siatce, zabiera ją i cała drużyna sprintem wraca do środka, gdzie wygrywamy 2-0. Tak? No, normalnym byłoby już, okej, okay, no to jest fajnie, to, a my chcemy strzelać następne bramki. Tak? Także to taki fajna sprawa, że oni wszyscy chcą. Jest też taki etos pracy, ci starsi zawodnicy dają przykład młodszym. Tam jest i zostawanie po treningach, i przyjeżdżanie wcześniej przed treningiem. Takie, no, jeden dopinguje drugiego do tego, żeby było po prostu lepiej. Także no, przyjemnie się pracuje w takich warunkach. No to super, super. Też bardzo fajną macie mieszankę, można powiedzieć, rutyny z młodością, bo są młodzi zawodnicy, są ci bardziej doświadczeni. Ja jeszcze kontynuując to, co pan dyrektor Wojciech zaczął mówić o tej kwestii sponsorów i sytuacji finansowej, to za chwilę. Najpierw co z tym Robakiem? Był temat, czy nie było tematu? Tak, tak. Temat Marcina Robaka był już tak naprawdę od kilku miesięcy. Wszystkie rozmowy prowadzi nasz prezes, pan Marek Brudek. Tutaj pewnie nie jest to już żadną tajemnicą, tak, że łączy go przyjacielska relacja z Marcinem Robakiem, o czym można było poczytać w wielu portalach internetowych, szczególnie kibicowskich Widzewa Łódź tak naprawdę. No, to jakby ta cała sytuacja z Marcinem Robakiem na pewno też spowodowała, że klub wskoczył na jakąś tam półeczkę wyżej, szczególnie marketingowo, tak, bo wizerunkowo, tak. Szczególnie śmieję się, jak rozmawiam z ludźmi z województwa łódzkiego, to wszyscy tak naprawdę dzisiaj kojarzą Małkę Sławu właśnie w sytuacji, że był bliski Marcin Robak do łączenia, bo tam po prostu najbardziej jakby sytuacją Marcina Robaka żyją. Marcin Robak był u nas na meczu z Krzyżą Ostrowiec, oglądał ten mecz z trybun. Tak naprawdę ta sytuacja z Marcinem jest dość delikatna, nawet przez sposób właśnie tej relacji z naszym prezesem, jakby to wszystko od początku do końca prowadzi nasz prezes, więc jakby na pewno temat Marcina Robaka w ŁKS-ie Pobudek Słagów nie jest zamknięty, aczkolwiek no dzisiaj nie można powiedzieć żadnych deklaracji na ten temat i myślę tutaj, że chyba powinno postawić kropkę, bo to tak naprawdę wszystko, co na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć. A co do tej sytuacji finansowej klubu? Zaczął pan mówić o tym, że jest stabilna. Ci sponsorzy no, są możni, tak? Mają duże środki finansowe. Czy tutaj jest ta wizja długofalowej współpracy? Bo sami panowie wiecie, jak to jest. Czasami, kiedy wypływa taki klub, który ma fajne aspiracje, wszystko się układa i tak dalej, i tak dalej. Są możni sponsorzy, to kibice zaraz przywołują Heko Czerbno, takie twory, które nie do końca dobrze skończyły. Czy Łagów jest takim źródełkiem, gdzie ci zawodnicy przychodzą dobrze zarobić i zaraz to wszystko się skończy, czy raczej jest to stabilny, nie jest to kolos na glinianych nogach, tylko jest to stabilny klub, mądrze budowany, który ma aspiracje, by być taką, można powiedzieć, drugą niecieczą i nie jest to absolutnie, że tak powiem, pejoratywnym znaczeniu, tylko właśnie tym pozytywnym. Jasne, to tak naprawdę zacznę od tego, że nie możemy porównywać ŁKS-u Probudek Słagów do tych klubów, które zafunkcjonowały przez krótki okres czasu na wyższym poziomie, ponieważ po prostu te kluby nie miały takiego prezesa, jak my mamy, czyli pana Marka Brudka, który tak naprawdę, no, jakby wiemy, że w tym momencie nie pozwoliłby sobie na taką przyszłość, tak? Więc jakby to jest, uważam, pierwsza różnica i najważniejsza w tym wszystkim. Po prostu mamy prezesa, który dba, żeby wszystko w klubie było poukładane od A do Z i tak naprawdę dzięki temu nasza praca też staje się łatwiejsza, bo łatwiej jest pewne rzeczy złożyć. Tak naprawdę, jeśli chodzi o przyszłość, o kolejne kroki rozwoju, wiadomo, że w tym momencie ŁKS Łagów jest w trzeciej lidze, to jest drugi sezon w trzeciej lidze, w tym momencie jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Na pewno nie możemy powiedzieć, że kogokolwiek przepłaciliśmy, czy ktokolwiek zarabiał tutaj ponad cenę rynkową. Nawet bym powiedział, że większość zawodników
można powiedzieć, w tym momencie w jakimś stopniu zeszła dość mocno ze swoich wymagań finansowych właśnie po to, żeby do nas dołączyć, bo widzą tutaj też projekt, tak? Więc to, że jest sytuacja finansowa i stabilna, to też jakby oznacza, że po prostu wydajemy każdą złotówkę mądrze, tak? Nie jest płacone, jakby nikogo nie przepłacamy, a każdą złotówkę oglądamy i tak naprawdę patrzymy, w jaki mądry sposób ją wydać. Rozumiem. To, no to myślę, że pan trener chce coś na ten temat? Wyczerpane dokładnie. Dobrze, to może poruszymy teraz trochę tutaj w kierunku właśnie pana trenera kwestie bardziej piłkarskie. Jaki chciałby pan, żeby był ŁKS Łagów? Jak chcecie grać? To ustawienie, którym gracie, jest różne. Z tego, co ja sobie to zaobserwowałem, jest to albo 3-4-3, albo 4-1-4-1. Jaki, no myślę, że to jest najlepsze po prostu, proste pytanie. Jak pan chce grać? Jakim chciałby, żeby pan, żeby ŁKS Łagów był zespołem? Najprostsza odpowiedź to taka, że takim zespołem, żeby wygrywał mecze, tak? Bo tak naprawdę na końcu to się to liczy. Można dochodzić do zwycięstwa tysiącem dróg, a tak naprawdę liczy się, czy się wygrało, czy się przegrało, czy się zremisowało, tak? Jest prosta sprawa sprzed paru dni. Gramy mecz na Podlasiu, który gramy dobrze, mamy przewagę, tworzymy sytuację. Przeciwnik dostaje czerwoną kartkę, czyli jeszcze to powinno być łatwiejsze. Na końcu przegrywamy 1-0, tak? Parę dni wcześniej gramy bardzo podobny mecz z Sandomierzem, też jakby z naszą przewagą, tam wygrywamy. Więc często bardzo podobna droga prowadzi do różnych wyników, tak? Więc jeśli chodzi o ustawienie, to dokładnie tak jak pan powiedział, bazowe, wyjściowe i to, które chyba temu zespołowi najbardziej odpowiada, to 3-4-3. Natomiast ten zespół jest na tyle już świadomy i na tyle te umiejętności są na dobrym poziomie, że tak naprawdę zawodnicy adoptują się do różnych systemów, więc w czasie meczu potrafimy przejść na 4-4-2, 4-1-4-1, więc tutaj to wydaje mi się, że ten system nie jest kluczem do tego, żeby wygrywać mecze, tak? No tutaj takim fajnym przykładem było to, że przed Koroną Rzeszów, patrząc w jaki sposób funkcjonuje Korona Rzeszów, zeszliśmy z tego 3-4-3 na 4-1-4-1 i na pewno w jakiś sposób to pomogło, ale tak naprawdę to tylko system i zawodnicy zagrali po prostu dobry mecz, tak? Więc każdy dołożył jakąś tam swoją cegiełkę i wygraliśmy. Nie jestem ani zwolennikiem utrzymywania się przy piłce, ani nie jestem zwolennikiem tylko grania kontry, tak? Mamy jakiś tam pomysł na to, w jaki sposób funkcjonować i tak naprawdę on ma prowadzić do zwycięstwa, do wygrania meczu. Są fazy, że więcej właśnie utrzymujemy się przy piłce, są fazy, że schodzimy niżej i szukamy odbioru i kontry. Tak jak powiedziałem, bardzo świadomy zespół mamy w tej chwili. Chyba ostatnio powiedziałem takie zdanie, że to jest pierwszy mój zespół, który jeżeli gramy gdzieś tam w swojej 16, utrzymujemy się przy piłce i próbujemy przyziemnymi podaniami wyjść wyżej, to ja nie mam z tym problemu, bo po prostu są to już zawodnicy o dobrych umiejętnościach, tak? Do tej pory gdzieś tam starałem się, żeby grać bezpiecznie, tak? Czyli przede wszystkim z tyłu ma być bezpiecznie, nie podejmujemy ryzyka tam, gdzie nie ma potrzeby, a ten zespół już to ma, że to ryzyko może podejmować i całkiem dobrze to wychodzi. Czyli krótko mówiąc, elastyczność. Elastyczność. Słowo klucz. Jedno jeszcze pytanko, a w zasadzie dwa do pana trenera. Z czego wynika ta bezkompromisowość w tym sezonie? Doszukuje się pan jakiejś tendencji? Z czego to wynika, że nie remisujecie? Bo to tak czasami bywa, że zespoły albo nie remisują wcale, albo są specjalistami od remisów i dużo remisują. No w tym sezonie takim zespołem, który często remisuje, jest na przykład Unia Tarnów. Mi się kojarzy, że tam w ciemno można zakładać, że będzie podział punktów, a wy z kolei w drugą mańkę. Doszukuje się pan jakiegoś powodu takiego stanu rzeczy, czy to tak wychodzi w praniu? Tak wychodzi w praniu. Nie, tu nie ma żadnego drugiego dna. Były mecze, gdzie mieliśmy przewagę i powiedzmy wygraliśmy bez problemu i tam koło remisu się nie kręciło, natomiast były mecze, w których powiedzmy wygraliśmy, ale niekoniecznie po łatwym meczu i
powiedzmy przy innym ułożeniu się meczu mogło to się skończyć zupełnie inaczej. Czy chociażby ten ostatni mecz na Podlasiu też równie dobrze mógł się skończyć, czy remisem, czy w drugą stronę. Także nie, tutaj nie szukałbym czegoś innego niż to, że akurat tak to się składa. Jasne. A jak się panu stosunkuje do tego, że gracie na sztucznej murawie? Czy to wpływa w jakiś sposób, jest waszą przewagą, takim handicapem w stosunku do innych zespołów? Jak w ogóle też to wpływa na kwestię przygotowania zespołu do meczów? Jakby pan rozwinął ten temat? No, na pewno trzeba powiedzieć, że ta trawa jest bardzo wysokiej jakości. Tak? Tutaj podczas budowy tego boiska prezes zadbał, żeby po prostu to była bardzo duża jakość, więc jak gdzieś tam jeździmy w Polskę, czy w ogóle rozmawiamy, czy ktoś przyjeżdża, no każdy widzi, że jakość tej trawy jest po prostu bardzo dobra. Wiadomo, to jest sztuczna trawa, więc wielu ludzi gdzieś tam narzeka, tak, no bo to jednak... A to u nas wszyscy narzekają na wszystko, to się nie ma co przejmować. Dokładnie. Większym problemem moim zdaniem jest to, że to boisko jest troszkę za małe. I mam wrażenie, że do tego stylu, który w tej chwili preferujemy, do tych umiejętności, które mamy, trochę większy plac byłby naszym handicapem niż mniejszy plac jest, tak? To pod tym względem można mówić o tym, że większe boisko by nam bardziej służyło. Natomiast i wyniki z poprzedniego sezonu i z tego sezonu, gdzie i wygrywaliśmy, i przegrywaliśmy u siebie, jakby pokazują, że to po prostu ten, kto akurat ma lepszy dzień, czy jest lepszy, no to wygrywa mecz. Też nie uważam, żeby to boisko było jakimś handicapem w jedną czy w drugą stronę. To na pewno fajnie jest, że ta sztuczna jest dobra i ono jest równe, tak, bo umówmy się, że czy to na początku tego roku, kiedy ta aura była dramatyczna i mecze, które no, na sztucznej trawie nie odbywały się, to na fatalnych boiskach się odbywały tak naprawdę, więc to było fajne, że mogliśmy grać na dobrej nawierzchni, więc to są jakieś tam bonusy. Natomiast myślę, że tutaj wielkość boiska jest bardziej istotna. No to też jest taka ciekawa sprawa akurat w tej lidze, chociażby Podhale Nowy Targ, wielu zawodników, z którymi rozmawiam, narzeka na tą murawę w Nowym Targu i to jest ta starszej generacji nawierzchnia, a tutaj z kolei, tak jak pan mówi, jak jest nowa sztuczna z tej nowej sztucznej trawy, to zupełnie inaczej to wygląda, też stosunek tego granulatu do tego tworzywa, prawda? Także tutaj też sztuczna może być różnicą, z kolei chociażby Sokół Sieniawa, jak tam jeździłem, komentowałem mecze, to też zawsze był taki zespół, jeszcze za Szymona na Szydełko, trenera, który teraz w Hutniku jest. Nie, to był taki zespół, który bardzo korzystał z tego, że to boisko jest małe i tam w zasadzie zupełnie nie ma gry w środku pola, bo wystarczy piłkę kopnąć na 20 metrów i jest już akcja pod bramką przeciwnika. Także to też jest taka liga, gdzie te boiska są specyficzne, prawda? Także to też jest piękno, można powiedzieć, tej trzeciej ligi grupy. U nas na pewno sędziowie nie lubią sędziować, bo jak się z nimi rozmawia, to oni zdają sobie sprawę, że w związku z tym, że jest to nieduży plac, to praktycznie, że biorąc tam co chwilę coś się dzieje, cały czas jest akcja, tak? To pan powiedział, wszystko blisko siebie i dla nich to naprawdę nie ma takiego momentu wytchnienia, bo w każdym momencie trzeba być czujnym, bo coś się może wydarzyć. Intensywność. Intensywność jest duża. Panie dyrektorze, takie pytanie odnośnie jeszcze tych przeprowadzanych transferów. Jak pan oceni te transfery, które w lecie poczyniliście? Czy jest pan zadowolony? Chociażby dobrze prezentują się Ozimek czy Urban. Słyszę też pozytywne opinie na temat tych zawodników i innych, którzy do was przychodzą. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest moje, czy do takiej miejscowości jak Łagów trudno jest sprowadzić zawodnika ze względu właśnie na, no powiedzmy, wielkość miejscowości i też kwestie logistyczne? No bo domyślam się, że zawodnicy w Łagowie niekoniecznie mieszkają, tylko pewnie, nie wiem, dojeżdżają z Kielc albo z jakiegoś większego miasta. Czy to wpływa na jakość tych rozmów z potencjalnymi zawodnikami, którzy mają przyjść do klubu? Jakby w tym momencie położenie Łagowa można powiedzieć, że nie ma większego znaczenia, ponieważ zawodnicy są ulokowani w Kielcach, tak? Jakby tutaj
nie spotkałem się nigdy w negocjacjach, żeby dla kogokolwiek był to problem. Raczej ŁKS Probudek Smaków jest po prostu postrzegany jako klub solidny, stabilny, tak? Więc jakby tutaj z tym nie muszę nikogo przekonywać tak naprawdę do tego, żeby do Głogowa w jakiś sposób przychodzić, że to jest mała miejscowość. Nie muszę tego tłumaczyć po prostu, więc jakby to jest jakiś tam handicap na pewno po roku pracy. Też chciałem jakby zaznaczyć jakby nasz sposób pracy, bo tak naprawdę dla mnie i dla trenera dzień 1 września to jest rozpoczęcie pracy na następnym okienkiem transferowym, czyli w tym przypadku zimowym, tak? W zimę 1 marca zaczniemy pracować nad letnim, tak? Już dzisiaj tak naprawdę, zacznę od tych małych rzeczy, już dzisiaj tak naprawdę ustalamy sparingi z fajnymi przeciwnikami na zimowy okres przygotowawczy. Już dzisiaj mamy pierwsze rozmowy z zawodnikami, których gdzieś chcielibyśmy zaprosić, chcielibyśmy ich dotknąć w listopadzie. Tak naprawdę mamy taki system, że jeśli chodzi o zimę, to już w listopadzie zapraszamy zawodników na testy, organizujemy sparing, gdzie chcemy już ich oglądać i to jest tak naprawdę już pierwsza weryfikacja tego jakby, powiem to może tak brzydko, pierwszego rzutu, tak? Gdzieś tam, z którego oczywiście chcemy kogoś wyłowić, już tak naprawdę ktoś może już okres przygotowawczy z nami zacząć z kontraktem. Podobnie jest w lato, tak? Tak naprawdę już w maju. Mieliśmy zawodników, którzy byli testowani, którzy do nas przylatywali też z różnych części świata, bo to nie tylko z Polski, ale również dość mocno penetrujemy rynki zagraniczne, czego przykładem jest transfer Daniela Jodora-Ruiza i to jest zawodnik, który przyszedł do nas z Primavery, z Parmy, tak? Więc to też jakby pokazuje, niesamowita historia w ogóle, jak ktoś tak można, zewnątrz, tak? popatrzy. No właśnie, tak. Właśnie. Na papierze na pewno niesamowita historia, jakby to jakby mnie i trenera kosztowało naprawdę bardzo, bardzo dużo cierpliwości i pracy, tak? Tutaj też na pewno dużą rolę odgrywała agencja, tak? Która pomagała przeprowadzić ten transfer, no bo bez nich tak naprawdę by się to w ogóle nie odbyło. Także tutaj no jest to tak naprawdę, ten transfer mógł być tematem na kolejny odcinek i moglibyśmy o nim rozmawiać przez 40-50 minut i też byśmy tego tematu nie wyczerpali, więc nie będę zagłębiał się, bo tam negocjacje były dość ciężkie tak naprawdę, ale finalnie cieszymy się, że udało się takiego zawodnika pozyskać, bo jest wartością dodatnią, tak, dla nas. Przechodząc do tematu pozyskiwania zawodników i tych zawodników, których pozyskaliśmy przed tym sezonem, no na pewno jestem bardzo zadowolony, bo mocno poszliśmy w jakość, tak, jakby tutaj, tak mówiąc to tak w sposób prosty, uważam, że wyszliśmy z przeciętności, tak, mamy zawodników, tak, trener powiedział, jakościowych, którzy potrafią się utrzymać przy piłce, których po prostu czasami się naprawdę przyjemnie ogląda, tak, i nawet ta trzecia bramka z Koroną Rzeszów, jak zrobiliśmy akcję, gdzie lewy obrońca tak naprawdę znalazł się w miejscu, gdzie nominalnie nie powinien się znaleźć i wrzucił piłkę na pustą bramkę prawemu obrońcy, który naprawdę znalazł się w miejscu dziewiątki i dołożył tylko nogę, no jakby to tylko pokazuje inteligencję tych zawodników, których mamy w tym momencie i jakby to na pewno te nazwiska, które pan wymienił, są to zawodnicy, którzy z których jesteśmy zadowoleni, ale tak naprawdę w tym okienku można powiedzieć, że każdy z zawodników, który przyszedł, dał nam jakość, nawet ci, którzy przyszli dość późno, bo tak naprawdę pamiętajmy, że pierwszy mecz Czarnymi Połaniec rozegraliśmy w 16 zawodników i my pojechaliśmy pewni siebie tak naprawdę, bo wiedzieliśmy, że mamy 16 jakościowych, tak? Takich zawodników, którzy finalnie na boisku przebywa 11, tak? Więc to oni są w tym momencie najważniejsi. Jakby ruchy, które robiliśmy w końcówce okienka, były po prostu przygotowane na last minute, czyli dla zawodników, którzy wcześniej byli drożsi, dzisiaj są tańsi, tak? Wcześniej mieli dużo większe wymagania, dzisiaj już tak naprawdę oni się sami do nas zgłaszają, tak, niektórzy i chcą do nas przyjść, tak? Do tej pory tak naprawdę dostajemy sporo zapytań transferowych jeszcze i zawodnicy dopytują się, czy mamy dla nich miejsce na konkretnej pozycji. Takim przykładem na przykład jest też transfer późnym Aleksander Waniek, tak? Zawodnik, który tak naprawdę był bardzo ważną postacią Olimpii Elbląg. Zawodnik, który jest wychowankiem Legii Warszawa, którego Legia ukształciła na można powiedzieć, na piłkarza, który ma występy w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Tak naprawdę na początku okienka on był dla nas niedostępny, w połowie okienka dalej był dla nas niedostępny, ale pod koniec okienka udało nam się tak naprawdę dogadać, bo Aleksander uwierzył w nasz projekt i jest dzisiaj z nami. Tak? Jakby wiemy, że to jest zawodnik, który tak naprawdę w tym momencie dopiero dochodzi do swojej optymalnej formy. Wiemy, że trzeba na niego poczekać, ale mocno, mocno w niego wierzymy, więc tak naprawdę można powiedzieć, że na pewno dzięki tym transferom poziom drużyny mocno, mocno się zwiększył, no czego też jakby doświadczaliśmy w sparingach, bo
Finalnie jakby sparingi były tak rozplanowane, że pierwsze 45 minut graliśmy tą silniejszą jedenastką. Z GKS-em Bełchatów do przerwy prowadziliśmy 2-0. Z Zagłębiem Sosnowiec, które też wyszło pierwszym składem na pierwszą połowę, prowadziliśmy 1-0. Z Wieczystą Kraków prowadziliśmy 1-0. Z Polonią Warszawa było 0-0. I z Puszczą Niepołomice było 1-0 dla nas też do przerwy. Więc tak naprawdę z tymi drużynami z wyższych lig naprawdę prezentowaliśmy się dobrze tą pierwszą jedenastką, więc jakby to mieliśmy nadzieję, że przełożymy to na mecze ligowe i możemy powiedzieć dzisiaj, że w jakimś stopniu nam się udało. Oczywiście patrzymy do przodu, tak? Za chwilę mamy spotkania z drużynami, które są w top 6. Tak naprawdę za chwilę mamy Podhale, Chełmiankę, Orlęta Radzeń, Krakowie Dwójkę, Siarkę i Wisłokę. No i te 6 meczy tak naprawdę pokażą nam, w którym punkcie jesteśmy. Te 6 meczy będą kluczowe, tak, do oceny tej rundy. Mam nadzieję, że spotkamy się po tych meczach w dobrych nastrojach i po prostu powiemy, że ta dobra praca, którą wykonaliśmy w okienku, potwierdziła się również w tych następnych meczach. Dobra, dziękuję panie dyrektorze. Jeszcze już tak powoli zmierzając do końca, pana trenera chciałbym zapytać. Panie trenerze, po pierwsze, jaki ma pan wpływ na przeprowadzane transfery tutaj? Czy się dogadujecie, jesteście stale na łączu z panem dyrektorem? Jak to wygląda? Bo powiem szczerze też, że no naprawdę wygląda to profesjonalnie i to, o czym pan dyrektor mówił, że szykujecie się bardzo dużo do przodu, to też powiem szczerze, znam sporo klubów, które grają wyżej niż wy, a takiej organizacji, jeśli chodzi o budowanie kadry, nie ma. I ja, że tak powiem, gdzieś tam też zaprosiłem panów tutaj, będąc też pod wrażeniem, nie ukrywam tego, jak to wszystko wygląda. Więc panie trenerze, po pierwsze, jaki wpływ pan ma? Czy to jest, że tak powiem, rozumiem, zespół naczyń połączonych i tutaj absolutnie te potrzeby są bardzo mocno przez pana artykułowane w rozmowach z panem dyrektorem? A po drugie, to chciałbym, żeby pan coś o sobie opowiedział. Skąd pan się w ogóle w Łagowie wziął, jak wygląda pana historia, bo tak wertowałem sobie internet i powiem szczerze, za dużo pana nie ma, że tak powiem, jeśli chodzi o pana, mówię, historię, pana pracy i tak dalej, i tak dalej. Także chciałbym, żeby osoby, które to obejrzały, mogły coś więcej się dowiedzieć o trenerze Ireneuszu Pietrzykowskim. Jeśli chodzi o początek pytania, to na pewno nasze żony narzekają, że chyba częściej rozmawiamy ze sobą niż z nim, tak? To na pewno. Przepraszam, że wejdę w słowo, to jest chyba taka przypadłość każdego człowieka, który pracuje w piłce nożnej, nieważne czy jest dziennikarzem, czy jest trenerem, czy jest dyrektorem sportowym, to ten tekst jest bardzo często słyszany przez wszystkich, także tutaj tak pół żartem. I nie wiem, od kilku do kilkunastu razy dziennie rozmawiamy. Chyba takim też kluczem do tego, że jest dobrze, to jest to, że nie rywalizujemy ze sobą. Czy to prezes, czy dyrektor, czy ja, tak? Nie ma takiej sytuacji, że to ja załatwiłem, to ja jestem ważniejszy, mądrzejszy, lepszy. Pracujemy po to, żeby ŁKS Łagów był coraz lepszy, tak? I w ogóle tutaj często jest tak, że z jednym zawodnikiem zaczyna Wojtek rozmowy, ja je później kontynuuję, a Wojtek je kończy, albo odwrotnie, tak? Przy tych wszystkich rzeczach bardzo no, często pracujemy razem, tak? I to wydaje mi się, że właśnie często jak obserwuję piłkę nożną dużą, to jest właśnie taka ta rywalizacja, kto jest mądrzejszy, ważniejszy, pokazanie, okej, okay, to właśnie ja, tak? A u nas tego nie ma. U nas tak naprawdę jest cały czas rozmowa, cały czas szukanie rozwiązań. Więc myślę, że to jest klucz. No, na pewno tak jak zaczynaliśmy pracę, to w tym pierwszym okienku, jak Wojtek zaczynał pracę, to pewnie na mojej głowie było więcej rzeczy do zrobienia w kwestii transferów, no ze względu na często to, że już w środowisku jestem jakiś czas i na relacje z ludźmi. I ten początek pewnie tak to wyglądał. W tej chwili sytuacja jest odwrócona, tak? To Wojtek przez ten rok tak naprawdę znalazł tyle relacji różnych, tyle poznał ludzi i fajnie gdzieś tam funkcjonuje, że w zasadzie ja przy tych transferach tylko pomagam, tak? Także tutaj myślę, że to też fajnie, jak nie wiem, jest jakaś rozmowa
dyrektora i później trener rozmawia z zawodnikiem, to jest zupełnie inny przekaz, że trener też cię chce, tak? Bo często jest tak, że też w tych dużych klubach są sytuacje, że to dyrektor sprowadza kogoś w cudzysłowie uszczęśliwiając na siłę trenera albo trener, też czytaliśmy o takich historiach, że nie wie, że taki zawodnik przychodzi do klubu, tak? No, bez sensu zupełnie, więc myślę, że kluczem do tego, że jest tak fajnie i dobrze i to wszystko się dobrze układa, jest ta współpraca i to nie jest taka na zasadzie okej, opowiemy o tym, bo to tak ładnie brzmi, tylko tak jest rzeczywiście, tak? Także no, jeszcze wracając do tych wcześniejszych, co Wojtek mówił, żeśmy ponad 70 ludzi w lipcu obejrzeli na treningach. Logistyczna operacja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudna, ale no lubimy pracować, tak? Bo to też jest nasza pasja, tak? Oprócz tego, że no pewnie zarabiamy pieniądze, tak, pracując w tym zawodzie, no to jest to nasza pasja, więc nie mamy właśnie problemu z tym, żeby to wszystko razem funkcjonowało jak należy. Więc chyba tu jest klucz do tego wszystkiego, że i o składzie rozmawiamy, i rozmawiamy o tym, kto ma przyjść, i kto jak wygląda w tygodniu na treningu, tak. Też fajny sztab, bo drugim trenerem jest Przemek Gryński, który naprawdę jest trenerem młodego pokolenia i o bardzo już dużych umiejętnościach. Asystentem jest Piotrek Rogala, który jest też zawodnikiem, ale jest takim naprawdę człowiekiem, który dużo więcej widzi oprócz spraw tylko stricte tam boiskowych, tak. Konrad Majcherczyk, trener bramkarzy, no, fachowiec, tak, i analityk Michał Kułaga, także tutaj to wszystko jest takie poskładane, tak? Jakby wszyscy mamy ten sam cel, żeby to wszystko szło do przodu. I myślę, że to klucz do tego, żeby tak było, jak jest. No i teraz o sobie. No. Jakby pan trener opowiedział. No ja, niech pan nie będzie taki tajemniczy. Jestem tajemniczy. W środowisku 20 od 99 roku po zakończeniu gdzieś tam przygody piłkarskiej w Błękitnych Kielce trenuję zespoły w województwie świętokrzyskim. To, że właśnie tak pan o mnie mówi, to jest właśnie przykład na to, że to województwo to jest po prostu pustynia. I jeśli chodzi o zawodników niestety, bo no, oprócz korony, która no, miejmy nadzieję wróci do ekstraklasy, to w tej chwili od dobrych kilku lat, czy nawet kilkunastu, nie umiem w tej chwili powiedzieć, ale już długo, nie ma nikogo na szczeblu centralnym, tak? Więc to jest dramatyczna historia dla województwa. Zawodników też jest mało, bo no, takich, którzy w koronie zaczęli i poszli gdzieś tam w świat. Cebula, Angielski, Malarczyk wrócił teraz też po jakiejś tam przygodzie w świecie. Naprawdę kilku ludzi, którzy zaistnieli będąc, no teraz w Brakowie, Kaczmarski i Długosz, tak, Szalongowski, ale to mimo wszystko mało, tak, to nie ma dwóch zdań. I z trenerami jest dokładnie tak samo. Piotrek Stokowiec jest od nas z województwa, poszedł gdzieś tam w świat i zaistniał na poziomie ekstraklasy. A drugim człowiekiem, trenerem, który przychodzi mi do głowy, to jest pan trener Jerzy Rot, który też gdzieś tam na poziomie centralnym funkcjonował, to jest ze Skarżyska. No i jakieś tam mniejsze epizody gdzieś tam w krótkim okresie czasu. Więc dokładnie ja przez ten okres swojej przygody trenerskiej, gdzie z Granatem Skarżysko wygraliśmy trzecią ligę, tą, która jeszcze składała się z dwóch województw, i to był taki sezon, który jeszcze później były dwustopniowe baraże. Przegraliśmy w baraże z Ostrudą w tym pierwszym stopniu, jako te pierwsze mecze, to ja tak naprawdę przez ten cały okres byłem na dwóch rozmowach poza województwem, tak? W klubach trzecioligowych. Mhm. Więc no niestety tu bądźmy realistami, albo sobie samemu ktoś wywalczy to miejsce, żeby iść w górę, albo na pewno nikt stąd nikogo nie zabierze, bo po prostu, no niestety, to tak wygląda, to jesteśmy po prostu za słabi. No to też jest kwestia
pewnie zaludnienia terenu, bo ostatnio troszeczkę pojeździłem też po Świętokrzyskim, byłem w Połańcu dwa razy i faktycznie widać to gołym okiem, że no mało jest zaludnione to województwo i chyba też troszeczkę z tego to może wynikać. Panowie, kończąc temat, jeszcze chciałem zapytać, może zacznijmy od pana dyrektora, potem może pan trener, jak ta społeczność w Łagowie w ogóle, że tak powiem, wpływa na funkcjonowanie klubu? Czy to jest tak, że klub jest taką jakąś wyjętą enklawą, czy raczej tutaj społeczność Łagowa, która według Wikipedii liczy 1650 osób, no nie ma co ukrywać, bardzo, bardzo mało. Jak to się gdzieś tam łączy, czy są na tej kanwie jakieś ciekawe historie, nie wiem, jakieś zabawne historie, jak to w ogóle wygląda? Ja jakby, jeśli chodzi o ten temat, na pewno nie będę obiektywny, to jest jakby czysty zbieg okoliczności, bo jakby to, że ja jestem w LKS-ie Łagów, to też jest spowodowane tym, że po prostu jakby klub dobrze prosperuje, tak dobrze rokował i chciałem się w ten projekt zaangażować, tak jakby to było, jakby to nie ma nic wspólnego z tym, co za chwilkę powiem, z moimi połączeniami, że tak powiem, rodzinnymi, ponieważ moja żona jest z Łagowa. Moi teściowie też mieszkają w Łagowie, tak? Więc jakby tutaj ja, można powiedzieć, że z Łagowem jestem związany jeszcze bliżej, bo też rodzinnie i jakby oczywiście z tego powodu się bardzo cieszę, tak? I też w jakiś sposób jest mi prosi funkcjonować w klubie, tak? Bo oprócz tego, że czasami mogę jakieś sprawy służbowe, to i prywatne załatwiać, tak? Więc to jest na pewno gdzieś tam fajna sprawa. No jeśli chodzi o kibiców, no to można powiedzieć śmiało, że na pewno są wymagający, tak? To bez dwóch zdań. No tutaj społeczność Łagowa w pewnym stopniu na pewno można powiedzieć, że rozbudziliśmy apetyty, tak, szczególnie dobrą grą i dobrymi wynikami, więc na dzień dzisiejszy jakby każde potknięcie, tak, gdzieś tam każdy gorszy mecz na pewno w jakimś stopniu jest piętnowany, ale czy to jest Łagów, czy to jest inny rejon Polski? Wchodzą do szatni kibice, czy nie? Nie, jeszcze nie. Kibic zawsze jest jakby wymagający, tak, i zawsze apetyt, tak, ten apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jakby to jakby też jesteśmy ludźmi, rozumiemy kibica i jakby wiemy, że jakby w pewnych tematach, on na pewno ma zupełnie inną perspektywę niż my, bo po prostu nie jest w środku i nie wie miliona rzeczy, z którymi my mamy styczność codziennie, tak? Więc jakby no nie mamy z tym żadnego problemu, jakby no na pewno w jakimś stopniu na pewno sobie radzimy z tą presją. Mhm. Panie trenerze, coś pan chce dodać do tego? To wszystko, co w Łagowie się wydarzyło w ostatnich latach, to jest takie pierwsze, tak? Można użyć gdzieś tam... Dziewicze, dokładnie. I w związku z tym, no, wszyscy są tak naprawdę podekscytowani tym, tak? To jest dużo ludzi przychodzi na mecze. Jeśli gdzieś tam się jest w mieście, to wiadomo, że tam ktoś podejdzie i zagada. I to jest takie, no, fajne tak naprawdę, tak? Bo to, co jest nie tylko w piłce pierwszy raz, to pamiętamy zawsze do końca życia, tak? Więc tutaj pod tym względem bomba, bo takie widać po prostu mocne zainteresowanie tym wszystkim, tak? Tylko dobrze. Super. Ostatnie pytanie, panowie, dość trudne i sam nie lubię, kiedy ktoś mi go zadaje, bo to trochę trąci, że tak powiem, jakimś wróżeniem. Gdzie będzie LKS Łagów za 5 lat? Na poziomie centralnym. Na poziomie centralnym. Czyli tutaj pan dyrektor się przychyla? Jakby, no, powiem szczerze, no nie wyobrażam sobie jakby innego scenariusza w tym wszystkim. Po prostu bardziej chodzi o kwestię rozwoju, tak? No jakby jeśli chcemy iść do góry, chcemy się rozwijać, tak, to jakby wszyscy w to wierzymy, tak? Że klub się będzie rozwijał i klub będzie szedł do góry, tak? No ja to też za każdym razem powtarzam przy każdej możliwej okazji. Ja, trener i nasz prezes jesteśmy osobami ambitnymi, tak? No ja też jestem osobą młodą, to jakby w piłce nożnej to prawda funkcjonuje tak naprawdę to już prawie 9 lat i na rynku jestem, tak? Ale to jakby to jest moja nowa rola, w której jestem od półtorej roku jako dyrektor sportowy, więc jakby też chcę iść do góry, też chcę się rozwijać wspólnie z klubem, tak? I to jest gdzieś tam w tym wszystkim też fajne, że razem z klubem wszyscy idziemy do góry i też wszyscy jesteśmy dalej głodni i dalej chcemy tak naprawdę ten klub pchać do przodu.
No i super, i fajnie. I uważam też, tak jeszcze kontynuując to, co pan powiedział, że właśnie tacy ludzie jak pan powinni tutaj działać w polskiej piłce, bo uważam, że w ogóle u nas w kraju, nie tylko na punkcie w piłce nożnej, ale również w różnych innych strukturach, właśnie ludzie młodzi z taką świeżą werwą, świeżym spojrzeniem na to wszystko są w stanie pewnymi rzeczami naprawdę dobrze zarządzać i pchać to do przodu. Także panowie, życzę wam naprawdę powodzenia. Fajnie to wszystko wygląda, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i piłkarskim. Myślę, że jest Łagów jest takim punktem na mapie piłkarskiej Polski, któremu na pewno warto się przyglądać i gratuluję wam, że budujecie to wszystko, gratuluję, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. No i cóż, życzę wam może powodzenia w takim najbliższym starciu, tym z Podhalem, ale również globalnie w całych rozgrywkach i w ogóle w waszej przyszłej karierze, czy to trenerskiej, czy to jako dyrektor sportowy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.